Dzień dobry, zapraszam dzisiaj w programie Wstęp Wolny z Kulturą. Klimatyczne wydarzenie organizowane nieprzerwanie od 40 lat. Pani kosztem możesz żyć, tylko z panem musisz być. Chciałem młodzieży warszawskiej pokazać Choryniec i jego urodę. Ja mówiłem tobie, Kuńciu, że to porządne chłopaki. Pewnego razu Grzesiu zjadł termos. Jego starszy brat Krzyś bardzo go krzyczał. Jeśli ktoś umie pisać, rysować, tworzyć, może napisać książeczkę dla chorych dzieci. W dzieciach najpiękniejsze w ich twórczości jest ta odwaga, że one nie zastanawiają się, co tam na nas, tylko biorą kredkę i malują. Teraz wszyscy się kłaniamy, wszyscy muzycy się kłaniają w stronę widowni. W Opolu powstał spektakl inspirowany powieścią Orhana Pamuka. Cały projekt nasz jest oparty o Muzeum Niewinności, czyli po turecku to brzmi, to jest moja ulubiona fonetycznie, Mazumet Muzesi. W krakowskim Mocaku oglądać można nowe wystawy. Nikifor Krynicki, człowiek, który był, można powiedzieć, outsiderem z przymusu. Będzie także teatr i film, a oto szczegóły naszego programu. Miejscowość Choryniec-Zdrój, zdarzenie, biesiada teatralna. Klimatyczne wydarzenie organizowane nieprzerwanie od 40 lat. Wcześniej gościli tam Osiecka, Bardini, Peszek. O tym, co zdarzyło się w tym roku, w materiale, na który zapraszam. Chciałem młodzieży warszawskiej pokazać Choryniec i jego urodę. Jest to jeden z festiwali w naszym kraju, gdzie nie powinno się nic zmieniać, że są fantastyczni ludzie, którzy dbają o to, żeby ta tradycja była. To jest przede wszystkim festiwal teatru, gdzie nie tylko pokazuje się spektakle, ale przede wszystkim bardzo dużo o teatrze rozmawiamy. Służą temu dyskusje, które odbywają się do południa, gdzie omawiamy spektakle z poprzedniego dnia. No i przede wszystkim ta biesiadność polega na tym, że wieczorami przy piwie dalej tłuczemy i rozmawiamy nawet do 3 rano i rozmawia się o przedstawieniach. Mało już jest takich, przyznam, festiwali. Zwykle jest tak, że się przyjeżdża na festiwal, gra i się wyjeżdża. A tutaj jesteśmy jednak 4 dni w tej cudownej, małej miejscowości, gdzie tu nie ma się gdzie ukryć, jest jedna, dwie knajpki i to życie takie naprawdę artystyczne tętni całą dobę. Ja mówiłem tobie, Kuńciu, że to porządne chłopaki i ja bym chciał bliżej poznać się z nimi. Opowiadamy o człowieku, o jego wadach, o jego przywarach. Patrzymy na to, młodzi ludzie to grają i wiemy, że nie chcemy tacy być. Opowiadamy o bolączkach. Zatrzymujemy na chwilę czas. Chcemy zatrzymać czas i pokazać, że to się wcale nie musi wydarzyć, że wcale nie jest powiedziane. To będzie może utopijne i pompatyczne, co ja teraz powiem, ale że wcale nie musimy być kłamliwi, że możemy być szczerzy, że możemy być prawdziwi. To jest istotą teatru, myślę, każdego, ale amatorskiego przede wszystkim. Bardzo dużo grup faktycznie wychodzi od tego źródłosłowiu, gdzie amator to jest ten, co kocha. Czyli po prostu z miłości do teatru i z miłości do życia, myślę, w tym sensie, że sztuka to po prostu jest pewne przetworzenie tej rzeczywistości, która nas otacza. I wydaje mi się, że aktorzy zawodowi czasami za bardzo korzystają trochę z tych szufladek, które sobie nabudowują w trakcie 5-letnich studiów i wkrada się pewna rutyna, a tutaj jednak mamy młodych ludzi, którzy robią to po prostu z pasji. Chleb i sól ma, ta? Soli nie brak. Chleb wczorajszy. A wtedy dowieźli? Mieli dowieźć skórkowańcy. Poza tym, że człowiek się otwiera, uczy się akceptować wszystkie jakieś swoje emocje i fajne jest to, że nie musi się ich bać. To jest cudowne, że nagle nie muszę się bać, że jest mi przykro, czy że jestem super zadowolona, nie muszę się ograniczać. I to jest najfajniejsze. I owszem, dowiaduje się człowiek na każdym kroku, że coś jest nie tak, że dużo osób próbuje nas gdzieś tam stłamsić. A w teatrze dowiaduje się, że okej, tak jest, ale ja mogę to przejść.
Ja z zawodu jestem górnikiem. I teatr jest dla mnie odskocznią, jakby alternatywą od ciężkiej pracy. Wjeżdżając na powierzchnię, zapominam po prostu o pracy, o całej tej ciemności i nieprzyjemnym zapachu i wtedy wchodzę w inną rzeczywistość. Zapominam o Bożym świecie i to jest dla mnie taka alternatywa. Niektórzy zamieniają to sobie na czytanie gazety czy picie piwa po pracy. Dla mnie jest to teatr. Jak to uchwycić formę, takie coś? Ogarnąć duchowo głębokość, wysokość, szerokość, długość. To są wymiary, które codziennie eksploatujemy, którymi się spotykamy w różnych proporcjach, na różnej skali, nie? Bo pracujemy w tej materii. Coś trzeba zmierzyć, wybudować i tak dalej. Nie? A tu duchowo ogarnąć, więc to zupełnie wymiar inny nasuwa się. I jak to zrobić, żeby duchowo ogarnąć te podstawowe jakby dla człowieka wymiary rzeczywistości, poruszania się. I geometra, i Euklidesowa, i wszystko tutaj wchodzi do naszego mózgu. No i się tak potem kotuje i z próby na próbę się to skleja pod względem muzycznym. Praca nie jest łatwa. Czasami dużo czasu spędzamy na tym, żeby Marian wytłumaczył mi, jak scena ma wyglądać, jak tak naprawdę, co trzeba odczuwać, żeby pokazać to sobą, jak wejść w tą rzeczywistość. I jest to coś budującego, coś, co jest wyzwaniem. Bez młodych ludzi nie ma teatru amatorskiego. Ja bardzo lubię to słowo. Słowo amatorski nie znaczy byle jaki, nie znaczy zły. Słowo amatorski to znaczy taki zespół, który chce pracować i robi to z własnej woli. I tak naprawdę nikt ich do tej pracy nie namawia. Do ludzi, którzy poprzez kulturę i sztukę chcą zmieniać świat, postanowili dotrzeć twórcy akcji Opowieści na zdrowie. Jeśli ktoś umie pisać, rysować, tworzyć, może napisać książeczkę dla chorych dzieci, które przeczyta Sambor Dudziński. Nie tylko przeczyta, bo odśpiewa, zagra, zaimprowizuje. Wszystkie utwory zostały zainspirowane dziełami napisanymi przez uczestników akcji. Bo śmiech jest zdrowy, jak powiedzieliście. I to nie tylko, że my tak wiemy, że on jest zdrowy. O baletnicy, smutnym bogaczu czy ołówku to tylko kilka tytułów spośród ponad 80 wyjątkowych historii, które dzieci stworzyły dla swoich rówieśników. Mała scena opolskiego teatru lalki aktora zamieniła się w magiczne miejsce pełne uśmiechu, zabawy i muzyki. Dzieci, które były autorami książeczek, bawiły się doskonale i z przyjemnością opowiadały o swoich pierwszych literackich dziełach. O kotku i piasku, którzy podróżowali po świecie. Ja stworzyłam historię o dziewczynce, która została baletnicą. Pewnego razu Grzesiu zjadł termos. Jego starszy brat Krzyś bardzo go krzyczał. Dziecięca wyobraźnia nie zna granic, a gdy połączy się ją z ogromnym talentem Sambora Dudzińskiego, który improwizując oprawiał muzycznie dziecięce teksty, to tworzy się tu coś niepowtarzalnego. Co jest fascynującego w twórczości dziecka? Odwaga. O, tutaj słyszymy odgłosy końskich kopyt, pobudzane z łupiny orzecha kokosowego. W dzieciach najpiękniejsze w ich twórczości jest ta odwaga, że one nie zastanawiają się, co tam nam jest, tylko biorą kredkę i malują, i nie zastanawiając się nad tym, czy to będzie ładne, czy to będzie brzydkie i tak, tylko po prostu tworzą, i to jest przekaz najprawdziwszy. Teraz wszyscy się kłaniamy, wszyscy muzycy się kłaniają w stronę widowni. Nazywam to dziecięca i orkiestra improwizacji. Polega to na tym, że najpierw prezentuję dzieciakom mój arsenał instrumentów, który jest dosyć bogaty. Dzieci lubią bogactwo na placu zabaw, a to jest mój ulubiony plac zabaw. Prezentuję dzieciom moje ulubione zabawki, a potem mówię, no to zapraszam. Ty na tym, ty na tym, ty na tym. Kto chce na tym? Ja. No to mieliśmy trzech pianistów, czterech bębniarzy. Ona jest gerontologia, taka trudna. I ona się zna na śmiechu. I mówi, że ten śmiech, jak się człowiek śmieje, to będzie całe życie długo żył.
Dziecięca szczerość przypomina nam dorosłym, że warto cieszyć się z drobiazgów i dawać radość innym. Świetne, świetne doświadczenie. Te historie były tak piękne, tak zaskakujące, że no, jest nam naprawdę miło. Mamy nadzieję, że daliśmy radość. Twarze dzieciaków pokazują, że jak najbardziej. Zresztą dorosły chyba też. Wszyscy sami sobie też daliśmy radość. Wszyscy się dobrze chyba przy tym bawili. Pomysł na zorganizowanie akcji Opowieści na zdrowie wziął się z chęci przeżycia w nietypowy, radosny sposób Światowego Dnia Chorego. Wszystkie oryginalnie wykonane książeczki trafiły do Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Zbigniew Waleryś, aktor grający w filmie papusza męża cygańskiej poetki, stara się zachęcać dziś do kontaktów z kulturą Romów. W tym celu objeżdża miasta i miasteczka Polski i opowiada o kulturze romskiej. Niedostępni, zamknięci, niegodni zaufania. Tak często niesłusznie mówi się o Romach. Stereotypy zabijają logiczne myślenie, nie dopuszczają do świadomości faktu, że społeczność romska to bogata kultura. Film Papusza wrócił ostatnio na ekranek z powodu przedwczesnej śmierci Krzysztofa Krauzego. Aktor Zbigniew Waleryś wraca do łamania stereotypów. Jeszcze 3 lata temu nie znałem Romów. Gdzieś tam będąc dzieckiem widziałem przejeżdżający tabor i to wszystko. Ale gdy się okazało, że będziemy współpracowali przy filmie Papusza, zaczęliśmy się poznawać. Przed rozpoczęciem produkcji Jowita, która grała Papuszę, i Antek Pawlicki, który grał Ficowskiego, i ja mieszkaliśmy u Romów w domach. Poznawaliśmy jakby od podszewki ich zwyczaje, ich życie. Do domu romskiego można wejść absolutnie bez zapowiedzi jakiejkolwiek. I oni przyjmują, proszę bardzo, proszę siadać, rozmawiamy. Można tam siedzieć u nich do następnego dnia i nikt nie powie, przepraszam bardzo, bo jest późno, bo chcielibyśmy coś tutaj. Są bardzo gościnni i jeżeli zobaczą, czy poczują, że ktoś daje im duszę, siebie całego, oddają to, to niebywale. I taka robi się więź wspaniała. To mieliśmy też na planie filmowym Papuszy. Cudowni, wspaniali ludzie. Początkowo było trudno, ponieważ ja, nie będąc Romem, grałem Dionizego, Roma i początkowo patrzono na mnie troszeczkę nieufnie, bo Romowie myśleli, że no, Roma zagra Rom, a tutaj jakiś przychodzi facet zupełnie nieznany i okazuje się, że jestem Gadzio. To tak, początek był trudny, ale później, gdy zobaczyli, że jestem jakby ludzko też, ludzko w porządku i to, co robiłem, przekonało ich co do tego, że rzeczywiście ta obsada była słuszna. Nie było żadnych problemów. A już 22 lutego w Krakowie koncert z cyklu Wiedeńczycy z symfonietą. Gościem będzie Rainer Hönek, koncertmistrz słynnej orkiestry Filharmoników Wiedeńskich. Wcześniej w Krakowie wielkie wydarzenie dla wielbicieli muzyki Ennio Morricone. Koncert w ramach światowej trasy koncertowej 50 lat muzyki. Morricone to zdobywca Oscara, do dziś uznawany za jednego z największych kompozytorów muzyki filmowej na świecie. W Warszawie najnowsza premiera sceny Polskiego Baletu Narodowego Pupa. Stanisław Syrewicz i Anna Hop ujawniają inspirację gombrowiczowską groteską. Autorzy pragną przełożyć elementy symboliki pisarza na język muzyczny i wizualny. W
Krakowie powstaje pierwsza musicalowa scena teatralna w regionie. Reżyserem premierowego musicalu przygotowywanego przez Teatr Varieté ma być aktor, scenarzysta, reżyser i choreograf Janusz Józefowicz. Ten teatr może być ciekawą alternatywą dla krakowskiej publiczności. Z tego co wiem, niczego takiego nie było do tej pory w Krakowie, który raczej się kojarzy z poważnym repertuarem. I dobrze, fantastyczna szansa dla młodych ludzi. Pierwsza premiera w teatrze w maju 2015 roku. Warto pamiętać o bogatej ofercie Nowej Filharmonii w Szczecinie. W lutym i marcu koncerty nawet w poniedziałki. W walentynkowy wieczór na scenie wystąpią artyści związani ze szczecińską wytwórnią Big Flow. Między innymi Łukasz Gurewicz, Marek Kazana Project i DJ Twister oraz grupa Czengo. W krakowskim Mocaku oglądać można dwie nowe wystawy. Jedna z nich odnosi się do twórczości Nikifora Krynieckiego. Na jego twórczość składają się obrazy, akwarele i gwasze na tekturkach, kartkach z zeszytu, skrawkach papieru. To zabawne, że w autoportretach Krynicki Nikifor często pozował na ważną osobę. Może w ten sposób rekompensując sobie zły sposób i brak szacunku, który był mu okazywany ze strony innych. Artystów dzielimy jak gdyby na dwie grupy. Jest grupa zawodowców, czyli tych ludzi, którzy skończyli szkoły artystyczne, którzy mają świadomość całej takiej gry artystycznej na polu sztuki. Wiedzą, jakie instytucje są ważne, starają się mieć wystawy, marzą o katalogach, marzą o pewnej sławie i o sukcesach rynkowych. I to jest jak gdyby ta grupa zawodowców. Wśród nich oczywiście jest bardzo wielu prawdziwych pasjonatów sztuki. Po drugiej stronie są artyści, którzy odkryli sztukę nie jako zawód, nie jako pewien rodzaj formy gry ze światem, tylko jako pewien rodzaj takiej pasji, której się nie można pozbyć. I w Polsce takim symbolem, wręcz już ikoną tej postawy jest Nikifor Krynicki. Człowiek, który był, można powiedzieć, outsiderem z przymusu, którego kalectwo, nieumiejętność mówienia, brak rodziny, podejrzane pochodzenie skazało na całkowitą izolację. I ten człowiek codziennie wchodził w to swoje obce społeczeństwo, żeby przerabiać obrazki, przerabiać te miejsca na swoje wizje. Na wystawie oprócz Nikifora Krynickiego, który ma jak gdyby swoją osobną salę i pojawia się w filmie, tak żeby pokazać ekspresję tego człowieka, są prace Marka Krausa. To jest artysta, który oficjalnie zadeklarował się jako warszawski Nikifor. Jest artysta profesjonalny, artysta, który jest jak gdyby takim pomostem pomiędzy Nikiforowcami a zawodowcami. To jest Edward Dwórnik, którego bardzo wiele łączy z tamtymi postawami, który również jest nadproducentem przedmiotów artystycznych i stworzył też pewien rodzaj takiej aktywnej, rysunkowej, wizualnej postawy wobec świata. Czasami na ekranie telewizora pojawiała się kobieta reklamująca produkt, który właśnie jedliśmy. Czasami z oddali słychać było odgłos eksplozji. W Opolu powstał spektakl czasami inspirowany powieścią Orhana Pamuka Muzeum Niewinności, a także albumem Niewinność przedmiotów. W tym muzeum fikcja staje się rzeczywistością, a odwiedzający traci poczucie upływającego czasu. Ściągają tu wielbiciele literatury i zakochani z całego świata. Chciałbym kupić tę torebkę z wystawy. Tę wiszącą na manekinie. Tę kremową, tak? Z kolekcji Jenny Colon? Tak, tę z manekina na wystawie. Jego dzieła przetłumaczono na ponad 40 języków. Jest pierwszym Durkiem w historii, który otrzymał literacką Nagrodę Nobla.
Orhan Pamuk to pisarz, który zainspirował reżyserkę rodem z Turcji do stworzenia spektaklu Pamuk Pamięć. Premiera sztuki z udziałem opolskich aktorów odbyła się w czerwcu w Stambule, ale teraz można ją oglądać w Opolu. Spektakl to tak naprawdę część projektu towarzyszącego obchodom 600. rocznicy współpracy między Turcją a Polską. Praca nad projektem była dwujęzyczna, ale dla teatru typowa. Nie da się ukryć, że potrzebowaliśmy tłumacza. Ja miałam oryginalny turecki tekst, aktorzy mieli polską wersję, a ja komunikowałam się z nimi głównie po angielsku. To była taka międzynarodowa współpraca, ale miałam do czynienia z prawdziwymi profesjonalistami, dlatego wszystko znakomicie się udało. Wizyta w Stambule w ubiegłym roku dała aktorom bardzo wiele. Nie tylko czytali teksty Pamuka, ale także chodzili jego śladami. Cały projekt nasz jest oparty o Muzeum Niewinności Orhana Pamuka, czyli po turecku to brzmi, to jest moje ulubione fonetycznie, Mazumet Muzesi, nauczyłem się, niezwykła książka z niezwykłym muzeum, które on fikcyjnym, który na podstawie tej książki skonstruował. Oczywiście byliśmy w tym muzeum, ja w nim byłem drugi raz, za pierwszym razem jeszcze jako laik, po prostu turystycznie, a za drugim razem już z całą ekipą, z naszym całym zespołem. To niewiarygodne wrażenie, przejść się po muzeum nieistniejącym, nieistniejących postaci i nieistniejących przedmiotów tak naprawdę, bo to wszystko jest fikcja, tylko na potrzeby miłośników książki stworzona. W tej historii opowiadającej m.in. o miłości i o przedmiotach, które budzą wspomnienia, zapewne nie jeden z widzów przejrzy się jak w zwierciadle. Każdy znajdzie jakieś wspomnienia albo ze swojego życia, albo jeśli nie z sytuacji damsko-męskich, to rodzinnych, to społecznych, bo też dużo tutaj opowiadamy o społeczeństwie, o różnicach społecznych. Oczywiście my to umiejscowiamy w Turcji, natomiast jakoś te schematy się powielają wszędzie, moim zdaniem. Akcja umiejscowiona jest w Turcji, ale mimo różnic kulturowych jej przekaz jest uniwersalny. Spektakl na dużej scenie Teatru Kochanowskiego w Opolu w najbliższym czasie będzie można zobaczyć 11 i 12 marca. I tym zakończyliśmy w tym tygodniu wydanie programu Wstęp Wolny z Kulturą. Czekamy jak zawsze na Państwa za tydzień. Wstęp Wolny z Kulturą o tej samej porze. Do zobaczenia. One.